Rycerze Kolumba, ci, którzy od początku wojny pomagają Ukrainie. Najwyższy rycerz Kolumba przybył z wizytą na Ukrainę. 12 kwietnia najwyższy rycerz orderu Kolumba, Patrick Kelly, przybył w Ukrainę z krótką, ale znaczącą wizytą. Zakon rycerzy Kolumba, który działa w wielu krajach na całym świecie, na zawołanie najwyższego rycerza od początku rosyjskiej inwazji wojskowej w Ukrainę, zaczął udzielać pomocy humanitarnej Ukraińcom dotkniętym działaniami wojennymi za pośrednictwem rycerzy Kolumba z Ukrainy. W 48 dniu wojny Patrick Kelly osobiście uścisnął dłoń i wyraził wdzięczność rycerzom Kolumba w Ukrainie za ich ofiarną i oddaną służbę dla ich kraju w tak trudnym czasie. Również wprowadził oficjalnie na urząd delegata narodowego rycerza Kolumba w Ukrainie, brata Jurija Maleckiego. Jest to wydarzenie szczególne i bez precedensu, gdyż uroczystość inauguracji delegatury krajowej nigdy nie odbyła się poza siedzibą zakonu w Stanach Zjednoczonych. Ponadto po raz pierwszy zdarzyło się to podczas wojny i w rozdartym przez wojnę kraju. Delegat narodowy zakonu rycerzy Kolumba w Ukrainie, pan Jurij Malecki, podzielił się swoimi wrażeniami z tego wydarzenia. Mamy wielkiego, najwyższego rycerza tu w Ukrainie, oficjalnym wizytą. Dzisiejsze wydarzenie jest dla nas bardzo symboliczne i bardzo ważne. To pierwsza oficjalna wizyta najwyższego rycerza do Ukrainy, która stała się znakiem wsparcia dla wszystkich rycerzy, uznaniem dla ich pracy. To także znak poparcia dla całej Ukrainy ze strony katolików amerykańskich. Rycerze Kolumba w Stanach Zjednoczonych bardzo nas wspierają zarówno duchowo, jak i finansowo. To, iż nominacja do rządu po raz pierwszy w historii zakonu nie odbyła się w New Haven, to było bardzo wzruszające dla mnie i dla nas wszystkich. Mam nadzieję, że rycerze Kolumba w Ukrainie i na całym świecie będą nadal tak skutecznie pomagać i służyć potrzebującym w tym trudnym czasie. Z nadzieją na zwycięstwo, sława Ukrainie! Well, I'm tremendously honored to be here in Ukraine. To dla mnie zaszczyt być w tym czasie w Ukrainie i reprezentować tutaj wszystkich rycerzy Kolumba. To dla mnie zaszczyt spotkać się z braćmi z Ukrainy i Polski. Jestem pod wrażeniem ich odwagi, oddania, z jakim dziś służą ludziom i chcę powiedzieć wszystkim Ukraińcom, nie jesteście sami. Cały świat jest z wami w tej walce. Cały świat modli się za was. Wydarzenie to choć skromne, a jednak uroczyste i bardzo symboliczne. Wręczenie insygniów i szabli oficerskiej odbyło się w obecności najwyższego kapelana rycerzy Kolumba w Ukrainie, arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego oraz braci rycerzy z Ukrainy, Polski i Stanów Zjednoczonych. Uroczystość odbyła się w murach dawnego klasztoru franciszkanów reformatów w Rawie Ruskiej przy granicy polsko-ukraińskiej. Dziś miejsce, które Caritas Spes Archidiecezji Lwowskiej planował jako rodzinny sierociniec dla czterech rodzin, stało się tymczasowym domem dla rodzin osób wewnętrznie przesiedlonych, z ogarniętych wojną terenów Charkowa, Kijowa i Mariupola. Tutaj też wolontariusze odbierają ładunki humanitarne, są przeładowywane do innych tirów, które dowiozą ich w najgorętsze miejsca na całej Ukrainie. Який нам тут дає утоплення, воду гарячу. Дякую.